Grzegorz Hryniewicz, szef stowarzyszenia Warto jest pomagać. W minionej kadencji radny klubu Platformy Obywatelskiej. Hryniewicz w regionie znany jest z organizowania szeregu charytatywnych akcji. Jest podopiecznym stowarzyszenia Warto jest pomagać. W marcowych wyborach Grzegorz Hryniewicz nie wystartuje z listy Platformy Obywatelskiej. Janusz Kubicki dziś ogłosił pierwszy z transferów wyborczych. Hryniewicz w marcu startuje razem z Kubickim. Jego koncerty Warto jest pomagać, mają swoją naprawdę wielką tradycję, historię i myślę, że wszyscy zielonogórzanie o tym wiedzą. Stąd jest to dla mnie powód do dumy, że zgodził się wspólnie razem ze mną budować lepszą Zieloną Górę. Hryniewicz podkreśla, że nie uciekł z PO. Jak zaznacza, po prostu nie chce, żeby jego działalność była kojarzona z polityką. W ratuszu, tak jak do tej pory, chce się skupić na sprawach społecznych. Działam już wiele lat jako społecznik. Nigdy nie miało dla mnie większego znaczenia, czy kto i jak, z jakiej partii jest. Dla mnie liczą się ludzie, liczą się zielonogórzanie. Grzegorz Hryniewicz i Janusz Kubicki dziś rozpoczęli też wspólną akcję charytatywną. Hryniewicz apeluje do kandydatów ubiegających się o mandat w ratuszu, aby z pieniędzy na kampanię wyborczą kwotę 100 zł przeznaczyli na leczenie Karola Mrozkowiaka. Wielka tragedia, ciężka choroba, chore nerki, chore serce, po rozszczepie chłopiec, dodatkowo 16 grudnia zginął tata Karola, więc wielki dramat rodzinny. Janusz Kubicki zapowiedział, że jego komitet przed marcowymi wyborami szykuje jeszcze kilka niespodzianek, nie tylko transferowych.